Czy potrafisz, Grzegorz, mówić przez sekundę? A, wiele się. Proszę Państwa, dlaczego ja przez te swoje burzliwe lata tyle napisałem? Naprzód pisałem dlatego, że trzeba było rozhulać festiwal Witka w piwnicy pod Baranami. Cotygodniowe recenzje Naprzód z piwnicy, co tam się działo, a później już tak przyschło. Tak zostało, że zacząłem pisać, a później pojawiły się telefony i mówię, jeden z rozmówców, który przedstawił się albo nie przedstawił, powiedział mi, wie pan znakomicie, że pan pisze, bo ja mogę w biurze wtedy pochwalić się, na jakim koncercie byłem, co słuchałem i użyć pańskich zdań i ocen w rozmowie z kolegami i koleżankami i wychodzę na mistrza i znawcę. No to ja mówię, no to pysznie, no to trzeba pisać. I tak pisałem przez blisko 20 lat dla Dziennika Polskiego. Pisałem dla miesięcznika Jazz jeszcze, Józefa Balceraka. I pisałem dla Jazz Forum. No i w pewnym okresie mojego życia aplikowałem, żeby być polskim alter ego Willisa Conovera. I wszystko, gdyby nie koleżanka kierowniczka, a jak wiadomo już zeznałem uprzednio, że jestem hetero. Gdyby ona przyjechała wtedy do Ameryki, to ja bym teraz był w głosie Ameryki przez wiele lat i renta byłaby lepsza. I nie musielibyście kupować cegiełek na mnie, a tak na umowach zleceniu jeździłem po Polsce z kagankiem oświaty jazzowej. Też chciałem podziękować w ogóle wam wszystkim, bo dziękuję wam wszystkim dlatego, że nie tylko dlatego, że kupujecie cegiełki, ale dlatego, że czytaliście moje felietony w dzienniku i, no i czasami korzystaliście z moich podpowiedzi i opinii. Proszę Państwa, teraz zespół Workaholic. A z zespołem oczywiście niezrównany, niepowtarzalny. Grzesiu, pozdrawiam. Antoni Krupa. And go shopping to instead. I've got a good money to give up living. And go shopping to instead. Yeah!
looks on me bad. Have a hope to get me back. Because it's all over now, you don't ready to love. I read your letter this morning, babe. That's what's in your pricing bag. When I read your letter this morning, babe, that's what's in your pricing bag. And I decide. Now stay. Did it read? It's no use you should look for me, babe. I have a hope to get me back. She said, it's no use you should look for me, babe. I was hope to get me back. Because it's all over now. You don't ready to love.
takie naszły mnie wspomnienia tych wspaniałych lat 60. I napisałem taką opowiastkę, takie refleksje dotyczące tych właśnie wspomnień. Camden Town. Siedziałem na Camden Town, a dym z mojej fajki przebijał się przez kolorowy tłum i muskał delikatnie namalowany na murze znak. Symbol epoki hipisowskiej. Symbol przemijania czasów, które były przeszłością, a pozostały teraźniejszością tych, którzy otarli się o nich. Może tam na tym fotelu siedział kiedyś Clapton lub Harrison? A może obaj wpatrzeni w jedną dziewczynę, którą kochali tak bezgranicznie? A może Lennon i Yoko, para będąca symbolem wolności? Wolności, która stała się naszą wolnością. Usiadła dziewczyna. Zapytała, czy może. Byłem tak zamyślony, że nie usłyszałem, w jakim języku. Please, powiedziałem. Merci, odpowiedziałem. Francuska, pomyślałem. Była piękna, a jej oczy były przeszyte błyskiem namiętności. Kerouakiem czy Dylanem, nie zna tych miejsc i tych czasów. Może czytała, ale nie dane było jej dotknąć, usmakować, ogarnąć całym ciałem, oddać temu całą duszę. I odeszła, rzucając przez ramię uśmiech, może smutny, może trochę zawiedziony. A ja pozostałem z powoli snującą się historią, historią minionego czasu.
Prawda, że są wspaniali? Justyna Baran, Ewa Nowel, Jarosz Baran, zespół Workaholic i chór Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ale skawończyk, ponieważ zebrali się wszyscy. I Piotr Domagała. To był nasz finał naszego koncertu. Dziękujemy serdecznie. Chciałbym, żeby jeszcze Państwo podziękowali Jarkowi Bąkowi, który zabezpieczył cały ten sprzęt, na którym koncert dzisiaj był wykonany, czyli perkusja, wszystkie wzmacniacze, wszystkie instrumenty. Pozdrawiamy Jarka Bąka. Można słowa? Ależ bardzo proszę. Bardzo Wam dziękuję wszystkim, że przyszliście. Tam będzie można dorzucić jakieś parę groszy za ten wspaniały koncert i Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Bo pomysł to nic, Wasze wykonanie było najważniejsze. Nisko się kłaniam. Chciałem również serdecznie podziękować przede wszystkim Panu Grzegorzowi Tusiewiczowi. Bardzo dziękuję wszystkim muzykom za obecność, a przede wszystkim osobie, bez której ten koncert by się nie odbył. Pani Przewodnicząca, dla Pana Piotra mam flakon, który wręczę mu po koncercie, a dla Pani Przewodniczącej mam kwiaty. Pani Małgorzata Jankos, Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.